rynku na inauguracji kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości, na którym zostanie się zaprezentowany nasz tutaj nowy baner. Chcemy odwiedzić każdy powiat i dzisiaj właśnie jesteśmy tutaj w Kartuzach, by zainaugurować naszą kampanię wyborczą. Chciałbym także przypomnieć, że Prawo i Sprawiedliwość przygotowało, już opublikowało pełne listy kandydatów zarówno do Sejmu i do Senatu. Pozwólcie Państwo, że przeczytam tą listę. Liderem jest oczywiście nasz pan przewodniczący Marcin Horała. Miejsce 2 Aleksander Mrówczyński, miejsce numer 3 Piotr Miller, miejsce numer 4 Janusz Śniadek, miejsce numer 5 Małgorzata Zwiercan, obecna. Miejsce numer 6 Ryszard Zarudzki, miejsce numer 7 pani Magdalena Stroka, miejsce numer 8 pan Mariusz Łuczyk, miejsce numer 9 pan Piotr Karczewski, miejsce numer 10 pan Roman Dambek, miejsce numer 11 pan Adam Treder, miejsce numer 12 pan Marcin Drewa, miejsce numer 13 pan Krzysztof Wetta, miejsce numer 14 pani Wioletta Mackiewicz-Sasiak, miejsce numer 15 pan Paweł Stolarczyk, miejsce numer 16 pan Andrzej Lejk. Tutaj pozwólcie Państwo, nasz kandydat Prawa i Sprawiedliwości właśnie z powiatu kartuskiego, że trochę więcej pan Andrzeju powiem. Pan Andrzej, 54 lata, magister administracji, ukończył podyplomowe studia z zakresu zarządzania, student MBA, ma uprawnienie audytora oraz dyplom technika rolnika. Razem z żoną Sylwią, córką i dwoma synami tworzą pięcioosobową rodzinę. Od lat 80. pan Andrzej był członkiem NSZ Solidarność, przez dwie kadencje był przewodniczącym zakładowej organizacji związkowej, jest honorowym dawcą krwi, wspiera lokalny sport młodzieżowy. Działa społecznie, m.in. w Stowarzyszeniu Kaszubsko-Kociewskim, Stowarzyszeniu Tajnej Organizacji Wojskowej imienia Gryfa Pomorskiego oraz Stowarzyszeniu Integracja Edukacja, w latach 2014-18 radny powiatu kartuskiego, od 2018 roku członek zarządu powiatu kartuskiego. Nasz kandydat tutaj właśnie z Kaszub. Miejsce numer 17 pani Wiesława Wnioska, miejsce numer 18 pani Anna List, miejsce numer 19 pani Danuta Bałoka-Kostenecka, miejsce numer 20 pan Janusz Kurzownik, miejsce numer 21 pan Mariusz Wirosz, miejsce numer 22 pani Monika Tobolska, miejsce numer 23 Anna Wandukowicz, miejsce numer 24 pan Andrzej Bystron, miejsce numer 25 pani Urszula Krygel-Nowak, miejsce numer 27 pan Michał Kowalski, miejsce numer 28 ostatni pan Kazimierz Klawiter. Pozwólcie Państwo, że teraz oddam głos przewodniczącemu okręgu gdańsko-gdyńskiego panu Marcinowi Horale, który parę słów tutaj Państwu opowie. Dziękuję Szanowni Państwo. To wielka przyjemność spotykać się z Polakami przez ten tydzień na Pomorzu. Rozpoczynamy, inaugurujemy naszą taką już bezpośrednią kampanię wyborczą. W każdym powiecie busy, mobile, na których prezentujemy nasze hasła, ale to jest tylko pretekst właśnie do spotkania, do rozmowy z wyborcami. Nie jest to nic nowego, bo wcześniej w okresie wakacyjnym spotykaliśmy się z Polakami w formule takiej nieco luźniejszej, pikników rodzinnych. One cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, teraz już taka bezpośrednia kampania. Nasze hasła, te, które prezentujemy, to jest odwołanie się do tego podstawowej cechy rządów Zjednoczonej Prawicy, czyli wiarygodności. Tego, że to, co zostało przez nas zapowiedziane, czy to przed wyborami w 2015 roku, czy w trakcie kadencji, zostało zrealizowane. Oczywiście sztandarowy program 500+, ale i 13 emerytury, obniżenie wieku emerytalnego i program rozwoju dróg lokalnych i połączeń autobusowych. I szereg innych spraw, które dla Polaków były ważne, które były programem Zjednoczonej Prawicy i one zostały zrealizowane. Więc to po pierwsze chcemy rozliczyć się, pokazać tą naszą pracę przez ostatnie 4 lata, ale oczywiście wybory zawsze dotyczą przyszłości, nie tego co było, tylko tego co będzie. Nadal w Polsce jest bardzo wiele problemów do rozwiązania. Ten dobry czas dla Polski, nasze podstawowe hasło, to jest tak naprawdę zobowiązanie, to nie jest że siadamy na laurach i mówimy, że jest dobrze, tylko chodzi o to, żeby ten dobry czas dla Polski trwał, żeby nadal było tak, że polska gospodarka dynamicznie się rozwija, że najszybciej w Europie, żeby nadal było tak, że bezrobocie mamy jedno z najniższych w Europie i spada, ale też te dobre wskaźniki przekładają się na to, co odczuwają Polacy w swoim codziennym życiu. Ten cel, jaki postawiliśmy sobie w obszarze gospodarczym, czyli osiągnięcia poziomu życia takiego w Europie Zachodniej, jest jak najbardziej w przeciągu 2-3 kadencji Prawa i Sprawiedliwości do zrealizowania. Szanowni Państwo, ja nie chcę tutaj za długo zajmować czasu, bo tak naprawdę to jest czas dla mieszkańców Kartuz i okolic.
którymi chcemy rozmawiać, się spotykać. Zbieramy również podpisy poparcia na naszych listach. Przedstawiliśmy pełne listy. Ja tylko chciałbym zwrócić uwagę już na zakończenie na tą podstawową różnicę pomiędzy Zjednoczoną Prawicą a opozycją. W czasie, kiedy Zjednoczona Prawica rozmawia z Polakami, opozycja nadal rozmawia sama z sobą, nadal trwają tam kłótnie, polityczne walki o miejsca na listach. I może niech się tym zajmują, w tym są dobrzy, a Prawo i Sprawiedliwość będzie tak, jak do tej pory zajmowało się rozwiązywaniem problemów Polaków. Dziękuję bardzo. Dosyć wiele zrobiliście, ale mam pytanie. O jednej takiej grupie zapomnieliście, o rodzinach zastępczych. Rodziny zastępcze, na przykład zwłaszcza o charakterze pogotowia rodzinnego, mają na godzinę 3 zł. No bo opiekują przez 24 godziny na dobę, dodatkowo w niedzielę, święta nie mają żadnego wolnego czasu. I chodzi mi o to, że naprawdę niektóre rodziny nawet zastępcze nie mają najniższej krajowej. Chodzi tam, gdzie są na przykład, mają zastępcze zawodowe, gdzie mają dwójkę dzieci, to nie mają nawet tych 2,250. Wiadomo, że nie mają urlopu, to znaczy mają, nie mają chorobowego w ogóle, no bo nie może chorować, nie? Wiadomo, jak żona choruje, to mąż się bardziej, ale żona i tak musi, czy nieważne, jak to tam się dzieje. No ale według mnie przez kilkanaście lat właściwie żadnej podwyżki, nic nie było przez no, ten okres kilkunastu lat. Jak była na przykład najniższa krajowa 1100, obecnie jest dwa razy taka, to rodziny zastępcze tą całkiem niską granicę mają dokładnie tą samą. Nie ma ani grosza. Wiadomo, w większych ośrodkach jak Gdańsk czy tam Warszawa, Kraków, te podwyżki są, ale w takich mniejszych, jak Kościerzyna, Kartuzy, czy tam Pruszcz, czy no nie ma w ogóle. Jeżeli mogę przejść do odpowiedzi. Tak. Ja tylko pogratuluję, miło mi. Dziękuję. Mi też bardzo dobrą miło. Robotę. Bardzo dziękujemy. Odpowiadając na to pytanie i zaraz też w ogóle myślę, że zakończymy formułę konferencji i po prostu przejdziemy do takich zwykłych rozmów. To jest przykład bardzo ważnego problemu, który pan poruszył. Oczywiście, tak jak mówiłem, no nie jest tak, żebyśmy uważali, że obecnie w Polsce już wszystko zostało zrobione, wszystko rozwiązane i właściwie możemy wszyscy się położyć i już spoczywać na laurach. Problem rodzin zastępczych jest taki, że jest to bardzo specyficzna forma, no bo to właściwie nie jest praca, to nie jest stosunek pracy, to jest coś innego, to jest powołanie, to jest praca, w której się jest przez cały czas, więc ja tylko mogę podziękować za ten sygnał. Niewątpliwie tak, też go przekazujemy. Jak ktoś ma czwórkę dzieci, przypuśćmy do roku czy półtora, w nocy wstawanie i tak dalej. Więc oczywiście, to, jednak... więc to jak najbardziej przekażemy do naszego programu na nową kadencję. Emerytura potem będzie. Do naszego programu na nową kadencję, tak żeby też te problemy. Polityka rodzinna jest w centrum uwagi rządu Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście te główne programy tego nie obejmują, bo to jest pewien taki problem specyficzny i też będziemy w nowej kadencji się nim zajmowali. Czy jeszcze od Państwa dziennikarzy jakieś pytania? Zawsze odnoszę się jako wieloletni sportowiec do takiej rywalizacji sportowej. Uważam, że zdrowej rywalizacji. Uważam, że Pani Janina, ani ja, Pani Janinie nie będziemy przeszkadzać, więc każdy będzie o te głosy tu zabiegał Kaszubu, a Kaszuby mądrzy ludzie zawsze będzie to tryb. Ja jeżeli mógłbym tylko jednym słowem dodać, to jest pewien problem, czy takie pewne zagadnienie, na które warto zwrócić uwagę, ponieważ często na ugrupowania, na listach różnych ugrupowań pojawiają się samorządowcy, osoby lokalnie znane, które ludzie znają, nawet traktują z szacunkiem, dobrze mogą oceniać ich pracę, niektórzy mogą źle oceniać, natomiast no, trzeba też jeszcze patrzeć na to, jaka to jest lista, bo to nie jest tak, że ktoś potem w klubie parlamentarnym może sobie robić co chce, mówiąc kolokwialnie, musi głosować razem z klubem, popiera pewien też program ogólnopolski, więc poza tym wymiarem starania się o sprawy lokalne, które też zapewniam, że kandydaci Prawa i Sprawiedliwości, czy to z powiatu kartuskiego, czy z Kasu Przeżej zapewniają, no to jeszcze jest to, co dana formacja w sprawach ogólnopolskich mówi. I tutaj pomysł na przykład karty LGBT w szkołach, myślę, że to dla mieszkańców powiatu kartuskiego to nie jest zbyt dobry pomysł, a każdy, kto kandyduje z listy Platformy Obywatelskiej, też w tego rodzaju pomysły się wpisuje. Thank you.
Ja bym dodał może jeszcze tą kwestię, że my współpracujemy z panią Aniną Kwiecień jako byłą starostą, dzisiaj członkiem zarządu i ta współpraca nadal będzie istniała, a to, że w tym momencie jesteśmy ze sobą konkurentami, nie rzutuje na dalszą wolę współpracy i możliwości. A jakie będzie miała zaplecze, tak jak mówi pan przewodniczący, jakie będzie miała zaplecze w Warszawie, to niech sobie każdy sam odpowie, jakie zaplecze będzie nasze, a jakie będzie tej pani. Dobrze.